Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam odblokowane wszystkie umiejętności pomocnicze, które są dostępne w nowym formacie KVK Oblężenie Orleanu. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania tego kanału oraz do tego, żeby tutaj lajkować, komentować, być razem, że tak powiem, wspierać tą naszą społeczność. A teraz przechodzę już do odcinka. Myślę, że on jest bardzo ciekawy, ponieważ powiem Wam tak szczerze, dawno nie widziałem czegoś tak ekscytującego, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms. Dawno też nie słyszałem tak, że tak powiem, rozkminionych debat na temat różnych umiejętności, różnych dowódców i myślę, że ten format KVK otworzy naprawdę mnóstwo informacji, mnóstwo ciekawych rozwiązań, o których do tej pory mogliśmy tylko marzyć w Rise of Kingdoms. Także temat, który za chwilę otworzę, to taka trochę puszka Pandory. Można by tutaj zrobić dwugodzinny odcinek na ten temat i różne testy i tak dalej. Także tutaj naprawdę jest mnóstwo informacji, ale nie bójcie się, nie będę Wam tutaj prawił o wszystkich możliwościach. Pokażę Wam, jak to u nas wygląda, jak to u mnie wygląda, przepraszam, oraz jakie rzeczywiście umiejętności możemy używać. Ok, przejdźmy w takim razie do tego interfejsu, który mamy. Mamy tutaj dowódcy pomocniczy. No i właśnie widzimy, jak wyglądają te moje główne składy. Jak widzimy, cały czas muszę mieć tutaj te 5000, tak, żeby układać. Także od razu powiem na wstępie, to nie jest tak, że możecie sobie żonglować tymi umiejętnościami w trakcie wojny, żeby na przykład zrobić rally, a później wrócić do jakichś innych ustawień. Jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ każda nowa umiejętność, każdy nowy dowódca to kosztuje nas 1000, a maksymalnie możemy ich mieć 5000. Natomiast jeżeli chcecie zmienić coś na przykład w przeciągu jednego dnia, to jak najbardziej nie ma problemu, bo te 5000 tutaj będziecie mieli. Także nawet jeżeli coś tam ustawicie i Wam się nie spodoba, to nie ma problemu, bo naprawdę możliwość zmiany będzie, ale no nie będzie tego w tym samym dniu. No jeżeli walka będzie trwała tylko 24 godziny, to możecie mieć trochę z tym ciężko. Dlatego warto tutaj pogłówkować i rozpisać sobie, którego dowódcę gdzie będziemy używać. Ok, na razie pokażę Wam moje główne marsze, bo je już mam zrobione. Natomiast też chciałem pokazać może od razu jedną ważną rzecz. Są dowódcy, których tutaj niestety, ale użyć nie możemy. I to są ci dowódcy najnowsi. Dlatego nie widzicie tutaj na przykład Joan Prime, nie widzicie tutaj Scipio Prime, nie widzicie tutaj Bodiki, ani nie widzicie tutaj Henry'ego. To są po prostu dowódcy, których nie możemy używać, czyli tych najnowszych generacji po prostu tutaj dla nas dostępnych nie będzie. Czy to nam się podoba, czy nie. Sargon, podobnie, także nie możemy z niektórych dowódców po prostu skorzystać, choćbyśmy nie wiem jak chcieli. I to nie chodzi o to, czy ja ich mam odblokowanych, czy nie, bo mam odblokowanych. Niektórych nawet wymaksowanych. Są dowódcy, którzy świecą się na szaro, to znaczy, że na przykład ich umiejętności nie mam odblokowanej i dlatego nie mogę jej użyć, tak? Poza tym to są dowódcy wszyscy, których mogę użyć, przepraszam, a na dole mam dowódców, których nie mogę użyć, ponieważ użyłem ich już na innych umiejętnościach, tak? Czy tam z innymi dowódcami, także tutaj oni są też wszyscy rozpisani i można sobie to gdzieś tam popatrzeć. Tak czy inaczej, jak widzicie, wybór cały czas jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duży. Ja jeszcze nie skończyłem swoich 5 marszy, no ale już główne rzeczy zrobiłem. Ok, no to mój główny marsz. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, cały czas zostawiam tutaj Edwarda, bo uważam, że te 30% punktów życia to jest super. Prędkość marszu też jest świetna. Moi łucznicy teraz naprawdę biegną. Są niesamowicie szybcy w porównaniu do tego, co było wcześniej. Tym bardziej, że na drugiej umiejętności mam Elsida, który daje mi 20% obrony i też 15%
prędkości marszu. Prędkość marszu to jest coś, co łucznikom naprawdę się przydaje. Dlatego tutaj nie szczędziłem i nie szczędziłem też na statystykach dla bodyki, bo uważam, że to jest po prostu najważniejsze i najlepsze, co może być. A dla mojego głównego marszu po prostu zostawiam wszystko, co najlepsze. Zostawiam też efekt Tomyrys, który tutaj jest moim zdaniem zepsuty. Dlaczego? Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Jako że Tomyrys nie używa, używamy tutaj jej umiejętności, ale ona de facto nie używa swojej aktywnej, w takim razie możemy tutaj używać znowu, chwileczkę, tylko trochę punktów akcji, możemy tutaj znowu, tak jak na poprzednim filmiku, używać maksymalnej ilości, że tak powiem, tych poziomów trucizny, nie uwalniając jej, tak? Czyli będziemy cały czas od pewnego momentu zdawać naszym przeciwnikom 45% większe obrażenie od umiejętności. Myślę, że jeśli chodzi o tą sytuację tutaj, to to jest po prostu nieprzemyślane przez Lilith, tak? I podejrzewam, że będzie to naprawione, bo zobaczcie, dojeżdżam do 15, rzucam aktywne umiejętności, natomiast ten poziom 15 zostaje tak samo. Jest to oczywiście milion razy lepsze niż używanie tej V-Formation z Ramzesem, które pokazywałem ostatnio, natomiast to, co teraz pokazuję, jest możliwe tylko na KVK Orlean. Tamta opcja jest możliwa na każdym KVK, także tutaj jest to po prostu o niebo lepsze i oczywiście będzie się przydawało niesamowicie w walce w polu, ale wydaje mi się, że to tylko na naszym KVK będzie, a już niedługo pewnie wejdzie update, który tą możliwość wyłączy, no bo ona jest po prostu moim zdaniem zdecydowanie zbyt mocna, tak? To jest po prostu coś niesamowitego, co tutaj mamy, ale ja oczywiście nie będę się obrażał, będę sobie po prostu z tego korzystał. Wymaksowanej Tomyrys tak naprawdę nie ma zbyt wiele osób, więc myślę, że ci, którzy mają, będą się tutaj bardzo, bardzo cieszyć z tej umiejętności dodatkowej, że można ją sobie użyć. Tak więc wygląda mój główny marsz. Nie wiem, czy Wam się podoba, czy nie, ale tak to jest. Kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolony, to piechota. Piechota to tutaj naprawdę ma niesamowite możliwości. Mój Guan, postanowiłem, będzie dużo mocniejszy. Zobaczcie, tutaj ekspertyza od Martela, czyli 20% obrony i punktów życia, a także prędkość marszu 20%. To mi się też na pewno bardzo przyda. Dalej mamy szybkość marszu 30% i atak 30% od Alexa. Także tutaj też postawiłem, jak widzicie, na szybkość. Oprócz tego będę miał jeszcze szybkość Guana i szybkość Scipio. Także naprawdę moja piechota też pędzi teraz jak szalona. Oprócz tego mam jeszcze umiejętność tutaj Sansu, zwiększone obrażenie od umiejętności. Stwierdziłem, że jeszcze trochę, że tak powiem, ataku, czegoś do uderzenia im się przyda. Sansu oczywiście mógłbym użyć z jakimkolwiek marszem, bo to nie jest tak, że on jest przypisany tutaj do piechoty. Natomiast akurat w tym marszu, że tak powiem, czegoś takiego mi brakowało i stwierdziłem, że użyję tej umiejętności Sansu. No i tutaj od razu powiem, ja nie mam tak dużo tych dowódców związanych z piechotą, więc tutaj, gdybym zaczął opowiadać o tym, co można zrobić, jeżeli ktoś ma wymaksowanego Haralda, Pakala i innych różnych dowódców piechoty, to tak naprawdę jest tutaj możliwości cała masa, którą można by zrobić, no ale to już gracze piechoty pewnie będą mieli to samo, co ja z łucznikami, tak? Że będą musieli podzielić tych innych dowódców na swoich dowódców piechoty, bo przecież też czymś muszą wyjść do walki. To nie jest tak, że sobie wszędzie użyję tych auxiliary skills, a później nie będę miał jakim marszem wyjść w pole. Także tutaj też myślę o budice, tak? Nie mogę użyć wszystkich dowódców, bo przecież będę ich używał w polu. No i kolejny dowódca. Jako pierwszego używam Henryka. Henryka dlatego, moi drodzy, że Henryka też nie mogę użyć tutaj w tych dodatkowych umiejętnościach. Normalnie byłby to Ramzes, natomiast stwierdziłem, że skoro będę mógł użyć umiejętności Ramzesa, a Henryka nie, to naturalnie lepiej po prostu, żeby Henryk tutaj był jako pierwszy. Tym bardziej, że oni oboje sprawdzają się w miarę w polu. Także to nie jest tak, że jak użyję Henryka w polu, to to będzie jakaś tragedia. Henrykowi dałem tutaj zwiększone obrażenia,
od Mehmeta, mimo że nie ma AOE, ale planuje użyć go z Hondą, więc te AOE od Hondy będzie tutaj działało, także dlatego go wybrałem. Druga umiejętność jest to umiejętność Ramzesa, która daje nam 30% zmniejszone obrażenia od umiejętności, które już ma 30% Henry, więc kiedy nim atakuje i Henry zaatakuje swoją główną umiejętnością, to na 4 sekundy, przepraszam, na 5 sekund mam 60% niższe obrażenia od umiejętności, które przyjmuję. Co jest naprawdę dużo, szczególnie jeżeli atakuje nas więcej przeciwników, to jest bardzo ważne, co z Hondą w ogóle się często zdarza, także mam nadzieję, że ten mój marsz właśnie z Hondą będzie bardziej odporny. Oprócz tego coś dodam im jeszcze coś, czego nie mają, więc dodam im statystyki życia. I tutaj myślę, że dla wielu będzie wielkie zaskoczenie, którego dowódcę użyję, żeby dodać życia. Jest to, myślę, niecodzienny wybór, ale zobaczcie, będzie to Ishida the Mob. Pierwszy raz mi się uda w... będzie użyteczny w polu, nie będzie mógł zbierać surowców przez ten czas, ale co tam, użyję kogoś innego. Zobaczcie, mało kto zdaje sobie sprawę, natomiast Ishida daje 15% zwiększone życie swoich jednostek, co jest naprawdę świetną umiejętnością. Oczywiście osobno nie warto go używać, on tutaj ma jeszcze fajny dodatek, ale kiedy jest jako drugi dowódca, więc tutaj nie będzie aktywna ta druga część tej umiejętności, ale 15% życia to będzie naprawdę moim zdaniem duży plus i planuję właśnie tutaj wrzucić te 15% życia od Ishidi. I tak będzie wyglądał mój czwarty zestaw. Natomiast w piątym zestawie planuję cały czas zostawić Gilgamesza i Nebu. Ten marsz po prostu mi się sprawdza, tak? Więc będę go używał dokładnie ten sam sposób, jaki używam go zawsze. Myślę, że zostawię sobie tutaj na pierwszym miejscu Imhotepa, który daje naprawdę fajne statystyki. Oprócz tego na drugie miejsce planuję wrzucić sobie umiejętność od Amanitore, która będzie mi dawało 20% obrony, tak? Reszta opcji tutaj jest związana z garnizonem, natomiast te 20% statystyki jest naprawdę w porządku, więc sobie tutaj użyję, tym bardziej, że wiecie, już kołderka trochę krótka i nie mam tak naprawdę jakichś fantastycznych statystyk tutaj do użycia. Oprócz tego na czwarte miejsce podejrzewam, że może to być Cyrus, ewentualnie użyję sobie tutaj zwiększonej liczby jednostek od Cezara, albo jeszcze się zastanowię, co to będzie. Aha, jeszcze nie powiedziałem, moi drodzy, o kawalerii. W kawalerii troszeczkę czuję cały czas, że to jest słabo, tak? Myślę, że w kawalerii też jest tutaj opcji całe mnóstwo, bo tych dowódców fantastycznych i fantastycznych umiejętności jest masa, ale no cóż, ja tych umiejętności po prostu tutaj nie mam, więc używam tego, co mam. Na pierwszym miejscu używam cały czas Ryszarda, bo myślę, że przyda się tutaj taka większa odporność. Na drugim miejscu używam Saladyna i tutaj też te jego zmniejszone obrażenia, to też jest coś, co mi się przyda. I na czwartej umiejętności zrobiłem sobie Minamoto. Co ciekawe, specjalnie trochę użyłem tych resetów, żeby ta ostatnia umiejętność Minamoto była większa, bo ona jest naprawdę świetna. Jeżeli ktoś ma wymaksowanego Minamoto, to już w ogóle fantastyczna sprawa. Czy tak to zostanie u mnie? Nie jestem pewny, bo jeszcze są tutaj umiejętności, które warto by było użyć. Na przykład czwarta umiejętność od Belisariusza, tak? Zwiększone obrażenia 25%, kiedy rywal ma mniej niż 50% jednostek. To jest bardzo fajna umiejętność, bardzo często zresztą dostępna w Heroic Anthem i bardzo często wtedy używana, także podejrzewam, że jeszcze muszę gdzieś wykombinować, do kogo dorzucić właśnie tą umiejętność Belisariusza. Ona co prawda jest użyteczna tylko w pewnym zakresie, tak? Kiedy ten rywal ma 50% jednostek lub mniej, w polu zazwyczaj ucieka. Czyli to jest dobra umiejętność, jeśli chodzi o rally, jeśli chodzi o garnizon, natomiast jeśli chodzi o pole, to wydaje mi się, że nie jest aż taka świetna, jak mogło nam by się wydawać, tak? Bo ona przez dużą część walki nie będzie użyteczna. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście fantastyczne umiejętności, chociażby ta czwarta umiejętność od Trajana. Jeżeli ktoś ma Trajana, to naprawdę fantastyczne rzeczy. Ja nawet nie jestem w stanie wszystkich przejrzeć, bo tu przecież jest jeszcze XY, tu jest jeszcze Chandragupta, tu jest w ogóle jeszcze świetna umiejętność Zenobi. Chwileczkę, gdzie jesteś, Zenobia?
Przed chwilą ją widziałem, a teraz znowu mi się gdzieś zgubiła. O, tutaj, tak. Zenobia, zobaczy, w trzeciej umiejętności daje 20% punktów życia i 20% ataku piechoty, tak? Także to też jest świetne. Ta trzecia część jest związana tylko z garnizonem, ale te 40% statystyk dla piechoty to też jest fantastyczna sprawa, jeżeli będziemy używać jej w polu. Natomiast znowu, jeśli użyjemy jej w polu, to później będziemy musieli ją wyłączyć, żeby użyć ją w garnizonie, założyć jej te wszystkie auxiliary skills, żeby mogła być użyta w garnizonie. Także ja nie wiem, czy to jest takie wszystko płynne i fantastyczne. Podejrzewam, że tutaj trzeba będzie dużo kombinować. No ale właśnie to kombinowanie w tym Orleanie jest takie świetne, jest takie ciekawe. Także mamy tutaj mnóstwo opcji i tutaj już w ogóle jestem przekonany, że każdy musi to po prostu z głową zrobić dla siebie. Dlatego cieszę się, że tutaj staram się Wam pokazywać różne umiejętności, jak one działają, kiedy, co jest warte inwestowania, a co nie, bo zobaczcie, tutaj nie ma czegoś takiego, że jakieś gotowe przepisy ktoś Wam da, użyj tego, 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 bo każdy ma innych dowódców, każdy ma innego dowódcę na innym poziomie i tutaj jeśli ktoś nie potrafi kombinować samodzielnie, to będzie miał, lekko mówiąc, przerąbane. Natomiast te osoby, które potrafią kombinować, które potrafią myśleć, potrafią myśleć tak szeroko o dowódcach i o ich umiejętnościach, mogą naprawdę dużo zyskać. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy KVK. Już nawet nie tak na to nasze, też czekam na Kingsland, żeby zobaczyć, jak właśnie ci moi dowódcy będą sobie radzić. Bardzo chętnie będę zbierał te raporty, pokazywał Wam, jak to wygląda. Może nawet uda się jakieś, nie wiem, rally zrobić, czy coś w tym stylu, pokazać, jak działają garnizony tutaj, bo myślę, że to wszystko będzie bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast zbliża się też na Orleanie wielkie KVK, czyli Królestwo 254. Dla niewtajemniczonych to jest Cheese, Ghoul, Bunny i tak dalej. Także naprawdę duże królestwo. I Królestwo 365, czyli JST, przez wielu uznawane za najlepsze, najsilniejsze królestwo w grze. I to są dwa takie jedne z najsilniejszych, bo ciężko tutaj powiedzieć jednoznacznie, które jest najlepsze, będą walczyły ze sobą w KVK właśnie na tej mapie, na której ja jestem teraz. Także oni niedługo będą zaczynali to KVK i pewnie powoli dochodzić do tej walki. Też wygląda tam na to, że największa walka będzie w Kingsland, kiedy wszystkie umiejętności są odblokowane, a wtedy ta zabawa jest zdecydowanie najlepsza, najciekawsza. No jestem ciekawy, jak tam będą to dzielić, łączyć, jak to wygląda, jeżeli ktoś ma tych dowódców naprawdę całą masę odblokowanych i ma mnóstwo tych umiejętności, to naprawdę będzie miał tutaj masę możliwości, masę zabawy z układaniem tych umiejętności pomocniczych. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, dajcie też może jakieś propozycje, czego Wy byście użyli, albo pomyślcie, co ja mógłbym jeszcze ewentualnie zmienić, bo pewnie są tu jakieś fajne rozwiązania, które można by wprowadzić. Czekam na Wasze komentarze, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się, cześć.